Tak, trudno jest ocenić na ten moment, kto w jakiej formie będzie. Ciężko powiedzieć. Rywalizacja w Grand Prix, jak wiemy, zawsze jest trudna, ma swoją specyfikę. Tam się walczy o każdy centymetr toru, wiadomo. Szanse Polaków oczywiście, że są duże, bo to są doświadczeni już zawodnicy. W dobrej wydaje się być w formie póki co u progu sezonu, więc na pewno będą mogli powalczyć o dobre lokaty, ale to się okaże, to zobaczymy na co pozwolą im po prostu rywale. Kto w jakiej formie jest, tego jeszcze nie wiemy, teraz są pewne zawirowania tej formy, nie wszyscy jadą jeszcze równo. Gdzieś tam czytamy o różnych problemach sprzętowych, co u niektórych zawodników, także no zobaczymy. To pierwsze Grand Prix zawsze jest ciekawe, no bo tutaj się karty odsłaniają. Nie da się powiedzieć, wśród tej 15 zawodników startujących w cyklu, to tak naprawdę to chyba każdy tam może wygrać Mistrzostwo Świata. Taki jest upad sił w tym sezonie. Kilka nowych twarzy, które znamy oczywiście, ale w Grand Prix gdzieś tam pojawiają się ponownie. To powoduje, że na pewno będzie ta rywalizacja bardzo zacięta, ale ja nie jestem w stanie wytypować kogoś, kto z tych zawodników, kto faktycznie na dzień dzisiejszy jest takim murowanym kandydatem. Mi się wydaje, że nie ma. Po prostu tych kilkanaście rund rozstrzygnie, kto wytrzyma trudy tego sezonu. Jak wiemy, to jest dość długi maraton i absolutnie w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, kto będzie na tyle mocny, żeby cały sezon jechać równo po złoty medal. Thank you.